Prawo w medycynie, medycyna w prawie to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej 19 czerwca bieżącego roku. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także funkcjonująca na nim Klinika Prawa, a także Kancelaria Mazurkiewicz-Cieszyński-Mazuro i Wspólnicy oraz Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych. Niezmiernie cieszymy się z tego, że patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Medyczna TV, Estetyka i Chirurgia. Jest to pierwsza konferencja z cyklu planowanych w przyszłym roku akademickim konferencji prawno-medycznych, do udziału w której chcemy zaprosić przede wszystkim lekarzy, menadżerów klinik, podmiotów leczniczych, a także przedstawicieli producentów i dystrybutorów leków i wyrobów medycznych. Bardzo zależy nam na tym, żeby zintegrować środowisko prawno-medyczne. Z jednej strony chcemy ułatwić Państwu dostęp do wiedzy prawniczej, pokazując wszystkie i omawiając te zagadnienia, które są związane z Waszym codziennym funkcjonowaniem, ale z drugiej strony zależy nam na stworzeniu platformy wymiany myśli i doświadczeń, a także przyczynienia się do zmiany w procesie legislacyjnym, przede wszystkim ze względu na zasady wykonywania zawodów medycznych i okołomedycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny. W poszczególnych panelach przewidziany został czas na pytania zadawane przez lekarzy, przedstawicieli producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Wykłady poprowadzą m.in. profesor Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich, dr Michał Białkowski, mecenas Michał Gajda i mecenas Wojciech Wojtal. Szczegółowy program konferencji już niebawem będzie dostępny na stronach Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Medycznej TV Estetyka i Chirurgia.pl. Zapraszam.